W teatrze Kwadrat tutaj warszawskim jest taki, nad wejściem tego teatru jest taki zwyczaj, że jak jest spektakl, to w takim broadwayowskim stylu są podświetlana nazwa spektaklu, który będzie dzisiaj wystawiany i nazwiska aktorów, którzy w nim grają. I bardzo jestem ciekawy, co czułaś, kiedy zobaczyłaś tam swoje nazwisko, bo to jest wielkimi literami, widać w centrum miasta i nazwisko M. Lamparska. I stałaś i sobie myślałaś, muszę wysłać komuś, pochwalić się. Co czułaś? Pamiętasz to? Wiesz co, to jest bardzo trudne pytanie, bo ja nigdy nie miałam takiego poczucia, że ja mam się czymś chwalić, dlatego że nie czuję się bardziej wyjątkowo przez to, że jestem na afiszu i wiszę na neonie i to świeci. Wydaje mi się, że po prostu to, w jaki sposób ja traktuję ten zawód i jak go bardzo kocham, że też w jakiś sposób sobie nie zdaję sprawy z gwiazdorstwa, które już gdzieś w XXI wieku zyskuje pejoratywne znaczenie. Wydaje mi się, że gwiazdą jest Krystyna Janda i Janusz Gajos i zostaną oni dla mnie do końca życia, a ja jestem gdzieś tam na I początku Jan swojej drogi. Englert, ukłonił się I Jan oczywiście. Englert, oczywiście mój profesor w Akademii Teatralnej. Ale może czułeś dumę, bo słuchaj, bądźmy szczerzy, tak naprawdę u ciebie na roku, zresztą co roku, około 100 osób kończy w Polsce szkoły Szkoły, teatralne. to prawda. I odniosłeś sukces. No, wiesz, no, twoje nazwisko, większość ludzi by o tym marzyło. I czy to była duma, czy to była radość, Była to wdzięczność. Wdzięczność do kogo, czy za Wdzięczność co? za to, że moja praca jest widziana i doceniana. I za to, że jako dziewczyna ze Słupska, która absolutnie nie miała nikogo w zawodzie artystycznym, bo moja rodzina to są matematycy, fizycy i chemicy, Czyli miało prawo ci się nie udać. miało mi się No. nie udać, ale ta moja wiara i walka o siebie i ciężka praca jakby została doceniona. A bardziej taka duma albo też taka refleksja, że marzenia się spełniają, też była z Teatrem Kwadrat, ale kiedy pojechaliśmy do Gdyni, do Teatru Muzycznego i tam graliśmy spektakl. I widownia tam jest ogromna, tam jest 1000 miejsc. I nie zapomnę, jako nastolatka przyjeżdżałam do tego teatru, oglądając musicale Jesus Christ No bo to Superstar, legendarny teatr. Chicago. I nie zapomnę tego, że po prostu wychodząc do ukłonów z tej perspektywy aktorki stojącej na tej scenie, muszę ci przyznać, że popłynęły mi tak łzy, jak się kłaniałam, O że matko, ja się wzruszę nie zaraz. byłam w stanie uwierzyć, że ja stoję na tej scenie, ale z tej drugiej strony. A siedząc na widowni jako nastolatka, pomyślałam sobie, jakieś tam stanę, jakieś tam zagram. I to była taka refleksja, że marzenia się naprawdę spełniają. Że jak pracujesz, jak walczysz, jak po prostu realizujesz siebie, to udaje się. I to jest niesamowite. Zobaczyć świat z drugiej Tak. strony. I ta perspektywa jest piękna, co? Jest piękna, jest Ale też naprawdę. masz chyba, no, dla każdego aktora to jest ważne, chociaż mam wrażenie, że niektórzy tego nie doceniają czasami, bo jak rozmawialiśmy chwilę przed wywiadem, to powiedziałeś, że ten widz, to, że albo będzie się bawił, albo się wzrusza, albo w ogóle coś przeżyje, zapomni o świecie tym, który jest za drzwiami teatru, jest dla ciebie bardzo ważny. Czy tego się nauczyłeś w szkole, czy już właśnie grając na deskach teatru? Na pewno w pracy nauczyłam się tego, dlatego że miałam taki trudny moment gdzieś tam w mojej pracy, dlatego że tak dużo pracując, nie wiedziałam, kim jestem. Dlatego że aktorstwo to jest studiowanie człowieczeństwa. I to, co powiedział kiedyś Robert De Niro, że aktor to jest taka osoba, która może przeżyć wiele żyć, nie płacąc konsekwencji za nie. Ale w takim intensywnym rytmie, kiedy tak naprawdę w ciągu miesiąca zmieniasz kilkanaście razy osobowości, bo jesteś na różnych planach, w różnych teatrach, czasami bywa to trudne. I wydaje mi się, że wtedy im więcej pracujesz, też masz więcej doświadczenia, też zyskujesz więcej dystansu takiego zdrowego do tego, co tworzysz, co kreujesz. I no, zawsze, wiesz, moja praca stara się być, zawsze pracuję behawioralnie.
Więc staram się, żeby to było jak najbardziej moje. Tylko to jest dużo trudniejsze. Ale umówmy się. Nie chcę, żeby było łatwo. Trudniejsze. Ja po prostu nie chcę, żeby było łatwo, dlatego że jak coś łatwo przychodzi, to nie jest to wartościowe. I wydaje mi się, że wiesz, nawet czy jest to komercja, czy to nie jest komercja, i czy to jest komedia, czy to jest dramat, że ja chcę mieć poczucie, że widz, który przychodzi do teatru, będzie się śmiał, ale również się wzruszy. Również wyjdzie z tego teatru zadowolony, bo przeżył fajną zabawę, ale również w jakiś sposób wyjdzie z jakimś pytaniem albo nadzieją. Ja w ogóle bardzo wierzę w nadzieję i wydaje mi się, że w ogóle w naszym kraju, w Polsce jest ona bardzo nam potrzebna, żeby dawać nadzieję na to, że świat może być lepszy i to też aktorstwo pozwoliło mi odpowiedzieć sobie na kolejne pytanie, że kiedy jestem szczęśliwa? Kiedy jesteś szczęśliwa? Wtedy, kiedy gram, kiedy jestem na scenie, kiedy jestem tu i teraz i nie ma przeszłości, nie ma przeszłości, tylko jestem zajęta moją postacią i tym, co moja postać ma do załatwienia. I drugie pytanie sobie zadałam, jak mogę dojść do tego w swoim życiu osobistym, wiesz? I zaczęłam po prostu taki swój rozwój siebie jako aktorki, wyjeżdżając na różne warsztaty za granicę, ale też przede wszystkim taką pracę osobowościową i duchową. I to jest niesamowite, że to aktorstwo to nie jest takie coś, że ty idziesz do teatru i pracujesz, tylko to jest cały czas taka praca nad uzyskaniem jakiejś wolności z własnym ego, z własnymi lękami, z własnymi strachami. No to, co mówisz, jest niesamowite, dlatego że mam wrażenie, że dlatego wiesz, to nasze spotkanie też jest i dla mnie ważne. Ja bardzo lubię teatr, bardzo dużo wchodzę do teatru i rzeczywiście zauważam, że sporo ludzi traktuje to jak wyjście do pracy i niestety nie przechodzi to dalej na widownię. Więc jak słyszę od ciebie, bardzo młodej aktorki, już taką dojrzałość do tego zawodu, to jest niesamowicie budujące i to, że ty się rozwijasz. A jednocześnie zdaję sobie sprawę, jak bardzo ciężkie jest to, żeby zejść z tej sceny, tak jak mówisz, dając siebie i potem wyjść na ulicę i pójść ze znajomymi i napić się herbaty i odsunąć od tej postaci. Ale też zauważyłem na twoim Insta bardzo ciekawą rzecz, książkę Iwany Czabak, The Power of the Actor. To jest taka osoba, która, popraw mnie, jeśli coś pomylę, która uczy aktorów techniki. Z tego, co wiem, ona uczy tego, że nie ma jednej dobrej techniki, że technika jest ważna w zależności od tego, w jaką postać wchodzimy, tak? Czy... To znaczy, ona opracowała swoją technikę pracy nad rolą i to jest taki coach, nauczyciel, który jakby może pracuje dosyć specyficznie, dlatego na przykład aktorzy najwięksi tam w Stanach, czy to jest Charlize Theron, czy Brad Pitt, przychodzą do niej ze scenariuszem i mówią, przygotuj mnie. I ona ma również swoje studio, do którego ja poszłam w Stanach Zjednoczonych. Dowiedziałam się od moich przyjaciół tam, że warto tego spróbować. Ja różnych nauczycieli, z różnymi nauczycielami studiowałam i też tam się wybrałam. I żeby do niej się dostać, najpierw trzeba przejść podstawową klasę i poznać metodę i książkę, oczywiście przeczytać książkę. Później jest Advanced i później jest Masterclass, czyli jej klasa z nią. I to są 3 dni w tygodniu, kiedy ona po prostu pracuje ze studentami. I mnie od razu przydzielili do Advanced Class po moim CV. No proszę. To absolutnie to nie jest jakieś duże, po prostu nie, no. patrzą na twoje CV, czy się nadajesz, czy nadajesz się, do jakiego etapu się nadajesz. I ja trafiłam do mojego pierwszego nauczyciela, Christopher Holder nazywa się. Poznałam fantastycznych ludzi i zaczęłam przygodę pracy jakby The Power of Actor. I tam jest 12 takich etapów, które się przychodzi, przygotowując się do roli. I robimy różne sceny. I oczywiście później są uwagi i za tydzień kolejny raz pokazujemy tę scenę. Również no, doszłam do etapu pracy z Iwaną Czabuk, z którą bardzo się zakolegowałam. I jest to niesamowita osoba. Ta metoda bywa trudna. Dlatego, na czym polega jej trudność? Ta metoda polega na tym, że pracujesz bardzo ze swojego doświadczenia wszystko wyciągasz. To znaczy, że na przykład siedzimy teraz i ja muszę sobie wyobrazić, że na przykład moje substitution, czyli to, co podkładam po scenę, to jest jakiś konflikt z moją mamą albo
jakaś traumatyczna śmierć w mojej rodzinie. To znaczy, że wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby to nie było letnie, tylko żeby to było znaczące. Znaczy, wolałbym, żebyś sobie nie podkładała jakichś dramatów pod naszą rozmowę. Ale ja rozumiem. Przede wszystkim to, co dla mnie ważne jest w tej metodzie, że tak naprawdę aktorstwo to nie są stricte emocje, tylko to jest, co chcesz. Znaczy, co twoja postać chce. I emocji używa w różny sposób, żeby to osiągnąć. I ja pamiętam siebie, jak miałam 20 lat, jak dostałam się do szkoły teatralnej, jak zaczęłam pracować, to byłam taką nieokiełznaną bombą emocjonalną, wiesz? I jak widzę, jak zaczynam nowe projekty, to jestem inna i to jest fajne, że to się zmienia. I to, co bardzo lubię właśnie, że pracuję bardzo dużo w Polsce, wyjeżdżam tam i totalnie wychodzę ze swojej strefy komfortu. I nie zapomnę taką scenę, kiedy robiłam w szkole, kiedy to była scena z Casino, z Sharon Stone i De Niro. I nie zapomnę tego, że pamiętam, że moi przyjaciele, znajomi tam, oni bali się do mnie podejść później. To była scena, kiedy ja byłam na narkotykach, byłam po prostu i on mi wywalał z mieszkania. I nie zapomnę tego, że ja byłam przerażona sama sobą. Znaczy, że ja jestem w stanie przejść jakiś taką granicę nawet dźwięku, że mój głos był jakby jakieś demony ze mnie przemawiały. I to są zawsze fajne doświadczenia przekraczania siebie, bo każdy aktor ma takie coś, co się nazywa box of tricks. Mhm. Czyli na przykład dostaję rolę i mam takie, a ja tak tu zagram, tak tutaj zażartuję. Tak. Ale ja bardzo bym chciała, żeby każda moja rola była czymś innym, czymś nowym, bo ja przede wszystkim dowiaduję się więcej sama o sobie, ale też ja mam takie marzenie, żeby nie być jakoś zaszufladkowana i sama nie pozwolić sobie na to, na taką wygodę, bo wygoda jest najgorsza w pracy twórczej. No a myślisz, że jak można tego uniknąć? Masz już pomysł na to, jak można tego uniknąć, żeby to pudełko z tymi trikami odrzucić i szukać, co jest pod spodem? Wiesz co, właśnie dlatego jeżdżę właśnie na takie warsztaty z nowymi nauczycielami, to znaczy, wiesz, bodźcujesz siebie cały czas. Wyobraź sobie, że jesteś w obcym kraju, stoisz na scenie, przed tobą jest nauczyciel, który pracuje z największymi gwiazdami, 50 ludzi, którzy pracują w tym biznesie, bo to są aktorzy, którzy również się szkolą, ale i teraz ty przychodzisz z Polski i wiesz, no to nie jest twój język i to jest wypuszczenie siebie ze strefy komfortu i przede wszystkim jakby przekroczenie nieśmiałości, również wiesz, myśli pod tytułem, czy ty jesteś wystarczająco dobry, wiesz, swojego ego. Magdo, myślę, że spośród tamtych ludzi mało kto grał na narodowej scenie wielkiego kraju w środku Europy. Ja nie wiem, ale wiesz, ja przychodzę do masterclass, kiedy jestem w ogóle, wiesz, dziewczyną z Polski i oni mają dobre samopoczucie na własny temat, bo my jesteśmy tu w masterclass, wiesz. I ja w ogóle, nikt do mnie nawet nie podchodzi się przedstawić, wiesz, jakby widzą, obserwują, nie? I później ja idę na scenę, mówię monolog, Iwona daje mi uwagę, ja totalnie idę w tą uwagę. I oni się rozpadają. Mają takie, oh my god, nie? Że nigdy nie widzieli takiej emocjonalności. I to jest niesamowicie fajne, dlatego że ja wiem, że w Polsce gdzieś tam dałam się do tej pory poznać z takiej roli bardzo komediowej, bo mam taką umiejętność i absolutnie nie boję się z niej korzystać. No poza tym, bądźmy szczerzy, że też czasami u nas jakby to nazwać, szefowie castingów czy reżyserzy, nie chce im się za bardzo szukać w aktorach, jak już mają, bardzo lubią szufladkować. Ja wiem, ale też to wymaga, wiesz, od aktora, żeby dać im bodźce, żeby zauważyli cię z innej perspektywy. I to nie jest tak, że to jest wina tylko na zewnątrz. Wydaje mi się, że właśnie o to chodzi, żeby też inspirować własną osobą, że się robi różne rzeczy, że można też, wiesz, teraz jest tyle metod, można się nagrać, można zrobić jakąś scenę, można to wysłać, więc wydaje mi się, że to też dużo zależy od nas. A jeszcze chciałem cię zapytać, to mnie bardzo interesuje, bo przy Klapsie w Teatrze Polonia pracowałaś z anglojęzycznym reżyserem. Tak. Tam, jak jesteś w Los Angeles, też te uwagi, ta cała ekspresja, wszystko jest po angielsku, a jednak język, no też jesteś kształcona w innym języku, no wychowana w takiej kulturze, język ma ogromny wpływ na to, jak my w ogóle wyrażamy siebie. I czy czujesz barierę? Jak to wygląda w tym aspekcie? No tutaj wielkie ukłony dla mojej mamy, dlatego że ja miałam 6 lat i ona mi po prostu wysłała na angielski dodatkowo. O, cudownie, dziękujemy mamie i pozdrawiamy. Dziękuję, mamę.
Nienawidziłam tego. Cudowne. Nie chciałam po prostu. I uważałam, że w ogóle nie mam zdolności językowych absolutnie. Ale teraz jestem im bardzo wdzięczna, dlatego że już jak jestem w Stanach, to zaczynam myśleć w tym języku, jak na przykład jestem dłużej niż miesiąc. I to jest fajne, mimo tego, że też bardzo cieszę, że jestem Polką. Dlatego, że nasza metafora i taka przestrzeń wewnętrzna jest zdecydowanie głębsza, bywa głębsza niż amerykańska i może nawet nie polska, ale europejska, że jednak ten mesjanizm, który w jeden sposób jest męczący i przygniatający, to jednak jakby dostrzeganie innych kolorów świata w nas jest. I nie są to kolory oczywiste, tylko też no, dostrzegane są różne odcienie szarości. Znaczy, prawda? To nasze kształcenie bardzo znajduje tam to miejsce, że można z tego korzystać. Tak. Znaczy ja dostrzegam bardzo jakby pozytywne strony mnie jako Polki studiującej w Stanach Zjednoczonych. A jeszcze tak mi za na początku tak się trochę żachnąłem, ale teraz chyba to jakoś bardziej rozumiem, bo jak powiedziałeś o tych ludziach, których tam spotykasz na masterclass, no i Amerykanie wiadomo, że oni są wychowani, szczególnie jak są wychowywani do jakichś tam zawodów artystycznych, to od razu są tak tresowani niemalże do bycia pewnymi siebie i takimi do przodu. I ty powiedziałaś, że jesteś taka bardziej wsobna, że właśnie mówiłaś o tej dziewczynie z Polski, która przyjechała, ale z tego co rozumiem, to potem na scenie ci pomaga, że... Znaczy, wydaje mi się, że wiesz, ja... Czy to przez kontrast, czy... Ja czy... sama się gdzieś tam oswajam, to znaczy nie jestem osobą, która jak jest w nowym środowisku, to jest po prostu bardzo głośna i wszędzie jej pełno. Może szczególnie w takiej pracy, jakim jest aktorstwo, nie? To znaczy, że to jest bardzo personalne i bardzo takie... No wiesz, no to jest właśnie zawód, gdzie można gwiazdożyć i być głośnym. Tak, no. Ale później, jak nie widzisz efektów na scenie, no to... Jakby, wydaje mi się, że w ogóle scena wszystko rozlicza, nie? Jest kamera, jest bezwzględna, to znaczy można pajacować na życie, ale później staniesz przed ekranem i jeżeli twoje oczy nie mają duszy, to koniec. Nie wydobędzie się tego. Niestety. I też wydaje mi się, wiesz, ten zawód jest naprawdę bezlitosny, dlatego że ja znam wielu aktorów, którzy są wybitni i moich kolegów, którzy nie mieli szansy dobrze zadebiutować, albo poznać właściwych ludzi, albo nie mają wystarczającej pewności siebie, albo siły, żeby przebić się przez zdjęcia próbne. A często, wiesz, często no, kamera też jest bezwzględna, bo trzeba dobrze wyglądać w kamerze. Dlatego to, co wracamy do tego, że czuję taką ogromną wdzięczność, że gdzieś tam ta moja praca krok po kroku, powoli, nie za szybko, bo ja nie chcę, żeby było szybko, idzie do przodu. Ale też wracając do tego, co powiedziałaś. Debiut dobry, tak? Bo to Teatr Narodowy był właśnie. To jest w ogóle niesamowita sprawa. I jeszcze pytanie o to, co powiedziałaś, o tę siłę i pewność siebie. Jak to jest u ciebie z tym? Masz siłę, bo jednak jeździsz tam, rozwijasz się, walczysz o siebie, więc ta siła jest, no i właśnie ta pewność siebie. Wiesz co, ja zostałam w Polsce, jak miałam 18 lat sama. Dlatego, że moja rodzina wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, dlatego też podjęłam taką decyzję o tym, żeby spróbować. Bo jakbym nie spróbowała, to bym po prostu była głupia. I taka samotność i niezależność jakby stworzyła we mnie coś takiego, że jeżeli ja sobie sama nie poradzę, to nikt mi nie pomoże. I oczywiście nie było to negatywne i takie spalające, ale bardziej takie... Motywujące, to znaczy, że... Znaczy to jest taka motywacja z taką drugą odsłoną, no jeśli... Znaczy, że nie, trochę nie ma wyjścia, no po prostu no nie ma wyjścia. Jak chcę mieć dobrze, to muszę sama się o to postarać. Zresztą ja nigdy nie traktowałam aktorstwa jako zawodu, tylko jako swoją największą pasję, którą sobie wymyśliłam jeszcze będąc w Słupsku, chodząc i recytując wiersze Norwida, wiesz, jak szłam do liceum. I nie zapomnę takiego momentu, kiedy miałam wypadek samochodowy, miałam 17 lat i to było przed dostaniem się do szkoły teatralnej, rok, i leżałam 3 miesiące w łóżku, żeby kręgosłup doszedł do siebie. I później powoli zaczęłam uczyć się chodzić, rehabilitacja. Codziennie wstawałam o 5 rano i szłam na 6 na basen. Codziennie, nawet w Wigilię. I uzmysłowiłam sobie wtedy, wiesz, jak zobaczyłam drzewa,
i trawę po raz na nowo po tym wypadku, to pomyślałam sobie, że ja nie prześpię tego życia. I uzmysłowiłam sobie tego, że ja po prostu jak boję się czegoś i coś jest dla mnie trudne, to robię wszystko, żeby tego się nie bać. Czyli po prostu muszę to zrobić. To znaczy, że coś takiego się stało podczas właśnie tego wypadku, że życie jest jedno, życie jest bardzo krótkie, czas nie czeka, tylko czas ucieka. I jeżeli ty nie zmienisz nic, to nic się nie zmieni. No i chyba jeszcze ważne jest, żeby umieć odrobić lekcje. Dlatego, że wielu ludzi spotykają takie sytuacje, ale tak jak ty mówisz, odrobiłaś lekcję, znaczy, że potrafiłaś zdobyć się na refleksję i zobaczyć, że jednak ten słońce, kolor trawy, że jest inaczej i zapamiętać to na siatkówce na całe życie. Bo wielu ludzi spotykają takie rzeczy, ale nie zapominają o tym i potem wracają do jakiegoś innego utartego w szlaku. Ja wiem, wiesz, tylko też nie było to łatwe, dlatego że no, gdzieś tam oczywiście. Moja pozytywność, która zawsze była we mnie jest i tak staram się widzieć zawsze życie w jakichś kolorowych barwach. Gdzieś tam przez pewne osoby była oceniana jako głupota albo naiwność. I pamiętam, że bardzo mnie to bolało, nie? Znaczy szukałam siebie w oczach innych, potrzebowałam akceptacji, szczególnie właśnie w tym zawodzie, nie? Kiedy tak no właśnie, jak sobie radzisz z oceną? No cały czas, non stop, znaczy non stop jesteś oceniana. Czy masz już, czy udało ci się wypracować jakieś takie... Wiesz co, doszłam do takiego momentu, że jestem bardziej zainteresowana ludźmi, którzy mnie kochają. Ich zdaniem. Tymi, żeby przekonywać tych, którzy mnie nie lubią, bo tyle ludzi, tyle różnych opinii i każdy nie będzie mnie kochał, bo ja nie jestem zupą pomidorową, żeby każdy mnie lubił, wiesz. I to też wydaje mi się, że dojrzałość i dorosłość wpływa na to. Tak, no i trzeba walczyć o to, żeby, właśnie nie walczyć o to, żeby wszyscy lubili, no bo można zwariować. I pamiętam taki moment, punkt kulminacyjny w ogóle, bo to się stało 3 lata temu, kiedy gdzieś tam w umieraniu artystycznym moim, gdzie nie wiedziałam, czy pracowałam choć niewiele i też były to projekty, które czułam, że mogę więcej, czuję, że mam potencjał, tylko coś mnie blokowało. I zrozumiałam, że wiesz, ja zawsze nie szukam przyczyny na zewnątrz, tylko ja zawsze zaczynam od siebie. Mhm. Bo jeżeli chcesz zmienić świat, to zacznij od siebie. I zrozumiałam, że właśnie mam takie coś, że boję się. Boję się być w 100% sobą. Więc zaczęłam wyjeżdżać na warsztaty. Pojechałam do Berlina na warsztaty w ramach Berlinale festiwalu. I tam a Berlin zostałam, bardzo lubimy oboje. Tak, absolutnie. I tam zostałam porażona po prostu piorunem, wiesz? Że zrozumiałam, że po prostu boję się siebie. Boję się i czekam na akceptację zewnątrz. I zaczęłam pracę nad tym. I wróciłam i poczułam, że jestem nie do zatrzymania. Ach, to genialne. Wiesz, i to jest taki, wydaje mi się, wiesz, to jest taka praca stała. No jeżeli chcesz mieć super ciało, no to musisz trenować na siłowni, prawda? I jeżeli chcesz mieć dobre samopoczucie na własny temat, to musisz się rozwijać, musisz się inspirować. No i to jest praca i to, co ty, tak jak mówisz, podczas tej naszej rozmowy, że ty się ciągle uczysz. Ciągle. Dzień po dniu, każde spotkanie, wszystko jest nauką, że to jest cały czas i to myślę, że nie tylko dla rozwoju zawodowego, tego aktorskiego, ale też dla osobistego. No to jest nierozerwalne, osobisty z tym zawodowym, jak już ci powiedziałam, nie? Że tak, to jest tak mega, dlatego to jest czasami trudne, dlatego że my jesteśmy oceniani bardzo, wiesz, prywatnie również, no bo gdzieś tam tego nie odetniesz. Nie, no po prostu nie to boli. Nie zjeżdża się poniżej linii komentarzy. Gdziekolwiek. Nie, ja już nie zjeżdżam. Kiedyś zjeżdżałam. Kiedyś, co prawda, tak. A to wytrzebia mózg, prawda? A to boli, ale teraz, wiesz, jakby już z perspektywy tego, że rozdzieliłam też to, kim jestem. To znaczy, że ja jestem Magdą Lamparską, aktorką, ale ja przede wszystkim jestem Magdą, która kocha podróże, kocha gotować, kocha sport i mam, wiesz, wielu fantastycznych przyjaciół, którzy nie odbierają mnie po prostu jako Magdę. Ty masz taki niewiarygodny błysk w oku, takiego cudownego szczęścia dziecka, a jednocześnie, wiesz, mówisz bardzo, bardzo dojrzale. I jak mówisz o tych dwóch życiach, tym prywatnym i tym zawodowym, bo jestem socjologiem i bardzo dobrze wiem, że każdy z nas wchodzi w różne role, że wchodzimy w role... Jest taka super książka, W co grają ludzie, czytałeś? Tak, czytałem. Jest genialna. I
trochę śmiać się chcę z ludzi, którzy mówią właśnie, nie lubię tam kogoś, bo on gra, albo każdy z nas w różnych sytuacjach jest inny i nie ma siły, żebyśmy tak samo się zachowali przy babci, tak samo z przyjaciółmi, bo albo by się przyjaciele nas wyrzekli, albo babcia, no bo my wiadomo, że inaczej dostosowujemy język, inaczej dostosowujemy słowa. A dla ciebie to właśnie, że co to znaczy być sobą? Bo ty masz w ogóle to spotęgowane, bo nie dość, bo jeszcze mogą ci podejrzeć, że nie dość, że grasz w ogóle jako osoba, to jeszcze nakładasz, że zdarzyć się to, tak? Często słyszę to pytanie, nie? Mhm. Znaczy, czy ja potrafię grać na życie? Tylko wydaje mi się, że to trzeba grać odwrócić, na życie, dlatego okay. że my gramy mhm. na życie. Tak. Prawda? Tak, często, tak, nie? Jakby, tak. A właśnie aktorstwo to jest obnażanie tej gry. Mhm. Czyli właśnie tutaj nie można grać. Znaczy, jeżeli ja gram w komedii romantycznej i gram prawdziwe emocje, prawdziwą zauroczenie, miłość, to ja tak naprawdę muszę wyzwolić w sobie te prawdziwe uczucia wobec mojego partnera. Jeżeli ja gram przyjaźń, to ja muszę mieć zainteresowanie ja jako Magda Amparska do mojej koleżanki, która gra moją przyjaciółkę. I wydaje mi się, że właśnie czasami mam takie poczucie, że jak widzę to dookoła, bo ja bardzo lubię obserwować ludzi, że oni są mega nieautentyczni bardzo często. A właśnie na tym planie ty musisz być autentyczny, właśnie musisz być tu i teraz w momencie i musisz być prawdziwy, że to jest kompletna odwrotność. Tak, czyli wywalasz, teraz zupełnie odwracasz zasady działania życia i socjologii właśnie. Absolutnie. Pokazując, Absolutnie. Że to tam możemy być bardziej naturalnie grając. Aktorstwo jest mega sposobem na jakby dochodzenie do samego siebie i na leczenie dusz. Kiedyś powiedziała takie coś Pola Negri, o której pisałam pracę magisterską i powiedziała, że ona wie, że to jest bardzo, powiedziałabym, patetyczne, ale ona by chciała mieć poczucie, że aktorzy są tacy lekarze dusz. I ja też doświadczyłam tego, dlatego że w wieku 23 lat, właśnie w poczuciu gdzieś tam, że chcę coś więcej, poszłam na onkologię dziecięcą i zrobiłam tam spektakl z wolontariuszami, czyli z osobami kompletnie z branży, wiesz, informatycy, medycyna, tak. Iberystyka w ogóle i ćwiczyliśmy, znaczy próbowaliśmy rok sztukę pod tytułem Pożarcie Królewny Bluetki, była to bajka dla dzieci. Moja koleżanka zrobiła muzykę, koleżanka druga zrobiła scenografię i graliśmy to na onkologii w korytarzu dla dzieci. I dzieci dostały wrażenia z temperatury, że teatr do nich przyszedł, to po pierwsze, ale to, ile ja zobaczyłam, ile to dało moim kolegom, aktorom, no przede wszystkim to, że chcieli rezygnować ze swoich zawodów i być aktorami. Ja mówiłam, nie, absolutnie nie róbcie mi konkurencji, tego, bo to jest tak. trudne. Znaczy nawet nie chodzi o konkurencję, nie, to jest bardzo trudne, ale to, jak ich to pootwierało, wiesz, że z dziewczynki, która przyszła taka nieśmiała i tak w ogóle nie mogła wydobyć z siebie głosu, nagle stała na scenie, i nagle, wiesz, mówiła i potem spełniła swoje marzenie i przestała studiować tą iberystykę, czy nawet skończyła i wyjechała i teraz jest szefem kuchni w Londynie, bo zawsze kochała gotować. Czyli może więc to jest ten to moment, jest, gdzie my możemy... Bo to są emocje, to jest coś takiego, że ty... Albo może możemy krzyczy, pokazać siebie wreszcie. Masz ekspresję, że ludzie boją się emocji, bo ludzie myślą, że emocje to jest słabość. Emocje to jest coś wspaniałego. Ja na przykład kocham płakać i robię to regularnie. Nie rób tego teraz. Nie, ale naprawdę robię to regularnie, dlatego że mi to pomaga. I nawet czuję, wiesz, jak mam przestój w pracy, że ja kumuluję coś w sobie i ja po prostu jak muszę. To wyrzucisz. Muszę po prostu w siebie wyrzucić. I też przeczytałam taką super książkę pod tytułem Droga artysty. Bardzo ci ją polecam. Uważam, że każdy z nas jest artystą. I to jest książka Julie Cameron, która mówi o randkach artystycznych. To znaczy, że raz w tygodniu poświęć 2 godziny czasu, żeby zaspokoić swojego małego artystę w sobie. Cokolwiek to dla ciebie znaczy, czy to jest wyjście do galerii, czy to jest koncert, czy to jest po prostu pójście do kina, czy nawet pójście na spacer i patrzenie na drzewa. Mi zawsze to daje takie po prostu uspokojenie tych emocji i jakby wyrzucenie tych emocji, które są we mnie czasami negatywne i czy to jest
nie wiem, czy to jest lęk, czy to jest jakieś po prostu wątpliwości. I emocje to jest w ogóle super sprawa. Dlatego to aktorstwo tak jest niesamowite, wiesz, bo to jest możliwość wyrażania siebie. Mhm. I dlatego, no jeszcze tak, jeszcze nawet trochę bezkarnie można tam komuś nawtykać i nawrzucać, tak, albo popłakać. I jeszcze dostaje się za to pieniądze na planie, koniec. Tak. Ale też jest to, wiesz, trudne, dlatego że przyjeżdżasz po planie, kiedy 12 godzin płaczesz i wracasz, wiesz, i musisz wrócić do tej rzeczywistości, ale trochę nie jesteś w tej rzeczywistości. Wiem. Więc zawsze moja mama dzwoni na mnie na Skype'ie i mówi... Znów ta cudowna mama. Mówi, no moi przyjaciele też bardzo są pomocni w tym, bo zawsze albo mnie... No wiesz, ja po prostu gdzieś wyjeżdżam zawsze wtedy. Ja kocham podróżować i zawsze po jakimś projekcie, nawet dwa dni, spędzę w górach i patrzę na tatę. Jakiegoś resetu potrzebujesz. Potrzebuję takiego, wiesz, wrócenia do natury. I fizycznego też. Bo natura sprawia, że jesteś w momencie, tu i teraz. Mhm. Jakby przestaje cię zaprzątać, wiesz, jakby głowę, emocje, które gdzieś tam wyprodukowałeś przez ten czas. Jest to bolesne. Czy to jest na przykład rozstanie? Czy jest to, że nie wiem, ostatnio pracowałam w filmie z Rysiem Zatorskim i jest tam taki wątek, że mój narzeczony w dniu ślubu okazuje się, że mnie zdradza. I jak przeżyjesz to sama, no to ci naprawdę kosztuje. I wydaje mi się, że właśnie takie ucieczka w naturę, również sport mi bardzo pomaga, bieganie. Mm-hmm. Bardzo mi to dużo daje. No i mama dzwoni, Magda, zrobiłaś pranie? No i ja sobie mogę powiedzieć, mamo, bo to mi tak kosztowało. No, tak, wiesz, nie? Jestem aktorką, zeszłam właśnie ze Scen Teatru Narodowego. Czy to jest pranie. No, bo, wiesz, i to jest cudowne. Wydaje mi się, wiesz, Tomku, teraz jest w ogóle super czas. Mhm. Dlatego, że... Ale super czas dla ciebie? Nie, super czy w ogóle? Czas zmiany pojęcia aktora, gwiazdy, bo gwiazda jest obecnie bardzo negatywna. No tak, no to ta celebryckość... I jest to pejoratywne. I wydaje mi się, że przez taką całą komercję, która nas otacza i taki brak intymności przez social media czy Instagram... Że możemy wrócić, że można wrócić do zawodu takiej... Patrz, jaka jest potrzeba w publiczności, znaczy bycia blisko z nami. I teraz my jako artyści musimy to wykorzystać, ale mądrze. Żeby to nie było o to, czy jest ładna torebka, ładne buty, wiesz, tylko żeby, ja bym chciała, żeby nie wiem, Magda Lamparska była takim głosem młodego pokolenia, że ja bardzo identyfikuję się z dziewczyną ze Słupska, która miała marzenia. I to od ciebie zależy, czy te marzenia spełnisz. Mhm. I między mną a Zosią, wiesz, która zdaje obecnie maturę, nie ma żadnego znaczenia. I ja nie zapomnę takiego momentu, wiesz, teraz byłam w Częstochowie na festiwalu, jest tam taki festiwal Leżak, kiedy była rozmowa z publicznością, wiesz, i ja stojąc na tej scenie, na podwyższeniu, widząc tych ludzi niżej, po prostu poczułam się tak głupio, że ja mówię, poczekajcie, ja do was zejdę. I wiesz, ja do nich zeszłam i oni po prostu nie wiedzieli, co powiedzieć, wiesz, i na końcu, wiesz, te dziewczynki małe przytulały mnie i wydaje mi się, że warto być teraz z nimi blisko, znaczy ja chcę być z nimi blisko, bo ja mam te same problemy, bo ja mam kredyt do spłacenia, ja też muszę wyrzucić śmieci, ja też muszę posprzątać, ja też mam, wiesz, problemy rodzinne, no też jest ta pralka, którą trzeba włączyć. Wszystko, wiesz, ja też muszę iść na badania i pobrać krew, to wszystko jest to samo. Ale przez to, że media kreują taki, wiesz, lepszy wyraz tego, bo wiadomo, no i absolutnie nie odbieram tego, że jesteśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy osobami publicznymi, ale żeby nie odbierać nam tego życia, bo trochę też się tak dzieje, wiesz, że jeżeli panie widzą nas cały czas piękne, umalowane, po prostu już nie macie prawa być inne. I po prostu wszystkie w rozmiarach XL, to ja zawsze powtarzam, jestem bardziej zajęta, żeby mieć umysł XL niż rozmiar XS, bo to jest fikcja, jakby... Chciałabym jakby przekazać jakby świadomość tego, że no na co dzień tak naprawdę. Ja myślę, że też to, co mówisz, łączy się z moją dziedziną, to, żeby nauczyć też ludzi odróżniać tę fikcję od realności, bo trochę jest też tak, że no, ludzie w ogóle zagubieni nie potrafią, nie wiedzą, gdzie przebiega ta granica, nie potrafią sobie z tym do końca poradzić. I myślę, że ta praca jest po dwóch stronach. To znaczy, z jednej strony was aktorów, że my potrzebujemy rzeczywiście takiej czystości zawodowej z waszej strony, bez tej całej otoczki, a z drugiej strony też publiczności, która no,
teatr jest najlepszym przykładem tego, że to jest pewna umowa, że my się spotykamy na te dwie godziny na przykład i to jest umowa między nami, takiego wzajemnego szacunku i oddawania sobie czegoś, czegoś nawzajem. A czy tego, o czym mówisz właśnie, nauczyłaś się pracując tam w Los Angeles na planie? Pytam o Jessica Chastain, o który jak mówisz, to się rozpromieniasz. Wiesz co, ja nie wiem, czy można się tego nauczyć. Mhm. Mi się wydaje, że ja zawsze taka byłam. Czyli wychowanie, znaczy, dom. Dom, ale też po prostu taka jestem. Z takim czymś się urodziłam, że ja bardzo lubię ludzi. Bardzo lubię ludzi, bardzo lubię życie i zawsze lubiłam dawać i tak pokazywać to, że ktoś jest dla mnie wyjątkowy. Jasne, przez... tylko też czasami ludzie nie potrafią tego zrozumieć, nie potrafią tego uszanować, że ty taka jesteś. Wiesz, no ale co w takim razie wtedy im nie daję, jakby wiesz, no nic nie na siłę, nie? Ale też nikogo nie chcę zmuszać, ale wydaje mi się, że wiesz, że skoro jestem już osobą publiczną, to chciałabym ten mój głos wykorzystać mądrze i wiesz, bo popularność to jest jak opalenizna. Dzisiaj jest, jutro jej nie ma. I dlatego nie czerpię z jakiejś dumy, z widzenia mojego nazwiska na afiszu, bo wiesz, no, gdzieś tam pracuję w zawodzie, ale wydaje mi się, że wiesz, na jakieś takie poczucie takiej dumy z samej siebie, ja jestem z siebie dumna, że sobie radzę, że rozwijam się, że pracuję, że gdzieś ta moja droga życiowa się rozwija, ale takiej nie chciałabym, żeby to było próżne, odebrane jako próżność, wiesz, że staram się... Ale to nie wyklucza tego, żeby być właśnie dumnym z tego, że twoje nazwisko tak pięknie błyszczy w samym centrum w polskiej stolicy. Wiesz co, bardziej wydaje mi się, moja rodzina jest ze mnie dumna pod takim względem, że nie zapomnę tego, że jak przyjechaliśmy z Teatrem Kwadrat... Wiesz, że mam déjà vu teraz. To jest niesamowite. Tak? No, ale mów. Przyjechałam z Teatrem Kwadrat do Poznania i byli pierwszy raz w teatrze, jak zaprosiłam. I to jest mój chrzestny i moje kuzynostwo i tak wszyscy elegancko ubrani. No i po spektaklu mówię, to przyjdźcie do garderoby. No i stoimy tak w okręgu i przychodzi Paweł Małaszyński i mówi, Lampa, słuchaj, to ja czekam na ciebie w samochodzie. I moje kuzynki doznały szoku, że ta Magda, która grała z nami w Podchody, pracuje z Pawłem Małaszyńskim i on do niej z mówi Lampa. Z Pawłem Małaszyńskim. Więc wydaje mi się, że to było takie coś, że wiesz, że moi bliscy wiedzą, kim jestem. I takie doznawanie tego drugiego, powiedziałabym, tej drugiej strony jest przez to, z jakimi osobami pracuję, nie? Że później dostaję telefon i jak to było, Magda, pracować z Maćkiem Zakościelnym. Ja mówię, no super było pracować z Maćkiem Zakościelnym, więc tak, to tak, jest, tak. Wiesz, no i też to zrozumienie, że ten Maciek Zakościelny to jest też to człowiek. To jest normalny mężczyzna, który jest super osobą, bardzo dużo pracuje, rozwija się i jest niezwykle inspirujący, ale to też jest normalny człowiek, nie? Więc ja pamiętam o czym wspomnieliśmy, o tym Zookeeper's Wife. To jakiś odjazd był. A znałaś tę historię Państwa Rzebińskich wcześniej, czy znałam czy nie? Historię, tak. Co prawda nie czytałam książki, to jest książka Azyl, Diane Ackerman. Bardzo dobra. Bardzo dobra. I wiesz, ja rozpoczynając swoją przygodę właśnie gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, występując o wizę pracowniczą, bo ja musiałam sama wystąpić o wizę pracowniczą, tysiące spotkań z agentami, które po prostu nie miały żadnego znaczenia, dlatego że moje CV tam nic nie znaczy. I wiesz, i pokątnie dowiadywałam się o jakichś castingach, nagraniach i wysyłałam, po nocach to nagrywałam, bo ja uważam, że po prostu nie można tracić okazji, że nawet jak nie wyjdzie i będzie to złe, no to będzie to złe, no i co? I ktoś powie, że złe, no i co? Wiesz, że jakby nie można się bać, tylko trzeba przekraczać siebie, swoje blokady. I nagrywałam się, no nie wiem, z 10-15 razy na różne castingi i się po prostu nie udawało, no wiadomo, to jest casting światowy. Jak to, wiesz, no jest mała kropelka w morzu, się uda. I nagle przyszło zapytanie do mojej agencji w Polsce. I ja wtedy byłam bardzo zajęta, bo też robiłam inny film w Polsce. Wróciłam do domu o 12 w nocy. Zaczęłam czytać scenariusz. O 1 zaczęłam przygotować sceny. O 2 wpadłam na świetny pomysł, że moja postać, Wanda Englert, musi mieć futro. Nie miałam futra, więc zaczęłam wyzywać do wszystkich moich koleżanek kostiumografek, czy mają futro, więc o 3 w nocy jechałam przez całą Warszawę po futro, mijając zoo.
O 8 już byli moi przyjaciele u mnie Ze w mieszkaniu sprzętem, ze tak. sprzętem, żeby to nagrać, więc nagraliśmy to o 10, wrzuciłam to po prostu na Vimeo, wysłałam i już byłam o 10:15 w transporcie na plan. I nie zapomnę momentu, kiedy po 3 tygodniach siedzę w Płocku na planie firmy Kochaj, pani nakłada mi makijaż i dzwoni mój agent. Że jest. Że się udało. I co wtedy? Wiesz co, popłakałam się. Och, cudownie. Popłakałam się, wiesz, z takiego wzruszenia. Wiesz, ja mam w ogóle, ja nie wierzę w karierę. Mhm. Nie? W ogóle nie wierzę w takie słowa jak kariera. Mhm. Tylko ja po prostu bardzo chciałabym opowiadać fajne historie z fajnymi ludźmi, z fajnymi twórcami. A tą moją przygodę, którą rozpoczęłam Polska-Ameryka, z taką nadzieją, że może się uda mi być tam dłużej, żeby być z moją rodziną, wiesz, żeby połączyć moją rodzinę, żeby być z moją siostrą, z moją mamą, żeby nie być już tym samotnikiem tutaj na własnym sterze, tylko że może się to uda. I to był dla mnie taki krok, że jest nadzieja, nie? Że może nie, że jest nadzieja, ale że to będzie jakaś super przygoda. No i pojechałam na ten plan. Nie zapomnę tego, jak Jessica Chastain mnie przywitała, wiesz? Jak zwykłego człowieka pewnie, jak tak? Serdecznie, jak ciepło, że wszyscy na mnie tutaj czekali. Po prostu. I jak wyjeżdżałam z planu, to otworzyli szampana. Że to były takie chwile, że warto dla takich chwil pracować. I też nie było takiego czegoś, że wiesz, że ja jestem dziewczyną z Polski, że tutaj... Że co, wiesz, że każdy był na właśnie równi. O tym, o to pytam. I widzisz, ja właśnie mam takie poczucie, że najbardziej normalne osoby są gwiazdami. I właśnie prawdziwą gwiazdą jest Jessica Chastain, która, wiesz, która jest po prostu uczynna i mieliśmy bardzo trudne zdjęcia, nocą, wiesz, zimno, mokro, to jest październik, słonie na planie, prawdziwe, wiesz, no bo to jest historia tak, no o zoo. Tak. I nie zapomnę tego, że Jessica Chastain była bez butów, po prostu prawie nieubrana, mokra. Wiesz, że ona nie powiedziała ani słowa, że jest jej zimno. Nic. Można się nauczyć profesjonalizmu. Tak, niezwykły profesjonalizm, ale też właśnie radość z tego, że może pracować i robić to, co kocha. I też miałam taką scenę z Danielem Brühlem. I pamiętam, patrzymy sobie w oczy przed i wiemy, że zaraz będzie kamera akcji i musimy się tak otworzyć przed sobą, nie? A siebie kompletnie nie znamy. I to było niesamowite, jak właśnie te spotkania są najważniejsze w aktorstwie, wiesz, że to nie ma znaczenia, czy on pracuje w Hollywood, czy ja pracuję w Polsce, czy on jest Niemcem, czy jestem Polką, że zaraz będziemy... Spotyka się zaraz dwoje spotykamy ludzi. Się dwoje ludzi i mówimy, wiesz, tym samym językiem, którym jest aktorstwo, czyli aktorstwo to jest właśnie ta przestrzeń między słowami. I to było po prostu tak, wiesz, no dla mnie... Czyli wiesz, sporo magii. Magiczne doświadczenie i też ja wiem, że wiesz, dużo osób pytało mnie, czy ja, jak ja się czułam, czy ja miałam jakiś kompleks, że właśnie nie. To znaczy... Być może miałabyś to, gdyby rzeczywiście oni się zachowywali po gwiazdorsku, bo mogłoby się tak stać, ale jak spotkałaś ludzi, którzy byli dla ciebie otwarci, no to z jakiego powodu mieć, tak jak w życiu, z jakiego powodu mieć kompleks? Tak, ale wydaje mi się, że trzeba doceniać Polskę, to znaczy, że mamy ten kompleks polskości w jakimś sensie, nie? Że tego, jak cokolwiek ktoś robi za granicą, to jest takie wow w ogóle. I oczywiście to jest super, że i wydaje tak, mi się, że tak. Musimy być dumni, ale my w Polsce mamy fantastycznych artystów, fantastycznych aktorów, reżyserów. Wszyscy w Stanach, American Film Institute, uczą się na filmach Waldy Polańskiego i obowiązkiem obejrzenia to jest Nóż w wodzie Polańskiego, to jest jeden z moich ukochanych filmów. I wiesz, jakby też jest takie powiedzenie w Hollywood, że jeżeli operator nie ma końcówki ski, to jest operator, wiesz. I naprawdę, wiesz, no teraz nasza kinematografia idzie w niesamowitym kierunku. Choćby Ida Pawła Pawlikowskiego i ogromny sukces naszego polskiego kina. Ja wtedy byłam w Stanach i odbierałam tyle gratulacji i naprawdę dumna byłam z tego, że jestem Polką. I absolutnie właśnie, wiesz, nie chciałabym... zaszczepiać tej takiego kompleksu polskości, tylko właśnie tak, mówić tego, że właśnie nie ma znaczenia, czy ty jesteś Jessica Chastain w Stanach Zjednoczonych,
czy ty jesteś po prostu, wiesz, Danielem Brühlem, który urodził się w Berlinie. Tak. No bardzo się cieszę, że się z tym zgadzamy. Ja też uważam, że my jako naród jesteśmy fantastyczni, naprawdę. Ja też tak uważam. Tylko mamy jedną ogromną wadę, że bardzo źle o sobie myślimy, że mamy bardzo duże kompleksy, a okazuje się, że możemy to ludziom pokazywać. Kończąc naszą rozmowę... Nie kończę tej rozmowy, to jest bardzo fajna. Posłuchaj, bo jak tak Ciebie słucham, jestem starszy od Ciebie, nie ma co ukryć, to widać, słuchać i czuć. Pamiętam, że kiedyś pracowałem z Teresą Budzisz-Krzyżanowską, cudowną, wspaniałą, też cudownym człowiekiem przede wszystkim, oprócz tego, że fantastyczna aktorka, to cudowny człowiek. I ona kiedyś mi powiedziała, ja miałem chyba 20 lat, jak się poznaliśmy, i ona po tam takiej dłuższej pracy powiedziała: Tomciu, nigdy się nie zmieniaj. Ja obiecałem sobie wtedy, że będę to hasło zatrzymywał dla wyjątkowych ludzi, których spotkam w moim życiu, jak już będę już bardziej dojrzały. Jesteś spośród wszystkich ludzi, których spotkałem, jesteś drugą osobą, której chciałbym to powiedzieć. Jesteś wspaniała, bardzo mądra i nigdy się nie zmieniaj. Postaraj się, wiesz, utrzymać to tak jak najdłużej. Pięknie się rozwijasz i bardzo, bardzo ci tego gratuluję. Żebyś nie popłakał, mam dla ciebie prezent, żeby tak, wiesz. To jest książka Darka Foxa. Książka, w sumie wiersze, dość przewrotne. I tu są takie bardzo króciutkie portrety kilkunastu kobiet, blisko 20 kobiet. Ja ci życzę, żebyś zagrała wszystkie te kobiety. Ja jestem przekonany, że jak otworzysz, to od razu będziesz wiedziała, jak ją zagrać, jak ona powinna wyglądać, bo jesteś bardzo świadomą aktorką i bardzo świadomą artystką. Bardzo dziękuję.